Cześć, ja jestem Brodozy, a przed wami kolejna produkcja, tym razem pełna reska gry nazwanej Iron Fury, czyli mocno klasycznego powrotu do FPS-ów rodem z lat 90. Ja, moi drodzy, wyrosłem na grach tego typu, na Doom, na Duke Nukem 3D, na Blood, na Wolfenstein 3D i byłem wtedy małym, młodym gówniarzem, teraz jestem... W sumie niewiele się zmieniło, starym, dużym gówniarzem. Suchar na początek. Część z was może zapytać, a on coś tam, czy ty, Brodo, już tego nie pokazywałeś kiedyś na kanale? Tak, minęło półtora roku od filmu nazwanego Iron Maiden, bo ta gra kiedyś tak się nazywała. Wtedy było to dostępne dla wszystkich testowe demko, starczające może na 30 minut gry maksymalnie. No trzeba docenić to, że autorzy dali wtedy swoją grę za darmo do testów przed premierą. Bardzo spoko opcja, prawda? W czasach, kiedy już wersje demonstracyjne praktycznie się nie pojawiają. 15 sierpnia 2019 roku gra pojawiła się finalnie i przed wami moja długa wrażenio-recka. Polecam wam też odpalić sobie ten film w minimum 720p, 60 klatek, bo parodując reklamę pewnych słodkości, zabawa tkwi w litrach krwi. W sumie nie, czekajcie, to źle zabrzmiało, bo gracze dzisiaj, podobno według mediów, to w większości potencjalni mordercy są. Gry podobno wpływają negatywnie na psychikę i sprawiają, że ludzie zaczynają się mordować. Kurde, skoro ja pokazałem na swoim kanale ponad 1300 gier potencjalnie, to jestem chyba w ścisłej czołówce potencjalnie masowych morderców. No ale wracając do normalności. Iron Fury dostał ponad 97% pozytywów w ciągu ostatnich ocen, łącznie ponad 1396% lajkaczy na Steamie, więc wydaje mi się, że to wynik niesamowicie dobry. Nie mogłem nie podejść i nie powiedzieć swojego zdania o tej grze, którą stworzyli też ludzie z Void Point. Czyli z czego? Czyli ze studia złożonego z weteranów, moderów starych klasycznych FPS-ów. Studia złożonego przez ludzi, którzy nie tyle zjedli paznokcie grając tego typu i modując tego typu gry, ale chyba zjedli całe palce. Oraz też nie mogłem podejść do gry wydanej przez 3D Realms, czyli autorów kultowego Duke Nukem 3D. Po ile dostaniemy ten tytuł? Kto załapał się przed premierą, ten mógł mieć nieco taniej, ale oficjalnie po 90 zł na Steamie oraz po 22 euro z górką za klucz globalny na G2. I tutaj uwaga, trzeba zwracać oczywiście uwagę na region gifta lub klucza, bo pojawiają się różne oferty, nawet z Ameryki Łacińskiej. My chcemy oczywiście europejski albo globalny, czyli w sumie w podobnej cenie. Różnicą w stosunku do innych FPS-ów tego typu, na przykład właśnie Duke'a, który był napakowany wielki, miał muły wielkości całego czołgu, jest fakt, że tutaj w tej grze w Iron Fury protagonistką jest kobieta. Wkraczamy na ulicę miasta Neo DC, które za pomocą kultystów pragnie przejąć i zawładnąć nim szaleńczy dr Jedus Haskell. My wcielamy się w rolę Shelley Harrison, byłej specjalistki od ładunków wybuchowych i rozbrojenia bomb, więc chyba nie trzeba mówić, w czym będziemy wyspecjalizowani, jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami. Zdaje się, że klasycznie, my jesteśmy jedynym ratunkiem dla tego miasta. Okazuje się też, że zaczynamy grę w innym miejscu niż miało to miejsce w demku. Ten epizod z demka jest później w stosunku do tego, jak zaczynamy. Materiał może zawierać w tle nieco spoilerów, lokacji, sekretów, no ale ciężko inaczej grę pokazać, prawda? Możecie też zapytać, dlaczego gra zmieniła nazwę na Iron Fury z Iron Maiden. No cóż, powód jest prosty i przykry. Arcydziecinne podejście zespołu Iron Maiden, które wytoczyło 3D Realms proces o zbyt podobną nazwę gry do nazwy ich zespołu. Poważnie. Tutaj autorzy tego, powiedzmy, zespołu, no, Iron Maiden, stracili trochę mój szacunek, bo zachowali się trochę jak Apple. Jakiś gość kupił sobie kiedyś domenę app.pl, czyli Apple, można powiedzieć, i firma z nadgryzionym jabłuszkiem postanowiła go zniszczyć. To tak jak ja bym miał pozwać super gościa o nazwie Brodaty Zbir, który na YouTubie zbiera różny złom. Też ma taki swój kanał, też spoko kanalik mały. No Iron Maiden zamiast pójść na współpracę, zrobić sobie jakąś, nie wiem, minimalną formę reklamy, grze też jakąś reklamę, zrobić wow w umysłach graczy, fanów, kiedy gdzieś pod menu, na przykład głównym, w grze leci ich kawałek i gra się podobnie nazywa. Użyczyć grze jakiegoś małego covera swojego utworu, to robią całą aferę, bo nazwa gry jest za bardzo podobna do nazw ich zespołu. No żenuła ze strony Iron Maiden, po prostu, no przykra sprawa. W klasycznej formie naszym celem jest tutaj odnaleźć na planszy karty dostępu do kolejnych pomieszczeń, przejść, przeżyć w tym całym dynamicznym strzelaniu rozwałce, odnaleźć sekrety i w dowolny sposób przerabiać przeciwników na czerwoną papkę. To co powinniśmy zrobić na start, to też w opcjach zmienić ustawienia. Jeżeli macie monitor 100 Hz, tam 120, 144 Hz albo nawet więcej, to zwolnić blokadę i dostać, moi drodzy, wytrzeszczu
ta gra działa jak żyleta. Nieważne, co się dzieje na ekranie, 144 Hz na moim sprzęcie. Ktoś powie, no Brodo, ale ty masz dobry komputer, no i też gra wygląda jak na lata 90, więc ma prawo tak działać. No nie do końca, bo nie wszystkie gry tego typu tyle wyrabiają stale. Amityville, Dusk, czy ostatnio pokazywany Nightmare Reaper, no nie zawsze. W Nightmare Reaper czasami FPS-y mimo podobnej grafiki spadały nawet do 40. Przetestowałem jeszcze na dwóch innych, no w miarę powiedzmy dość nowych sprzętach, nie jakichś masakrycznych, i też 144 klatki jak żyleta. No w ocenach na Steamie gdzieś tam można było wyczytać, że gra chodzi źle, ale dziwne, no bardzo dziwne. Grafika oczywiście oparta na tak zwanych sprite'ach, bez dużej naleciałości dzisiejszych efektów. Większość osób, które podchodzą do tego typu produkcji wskrzeszeń z lat 90. często pyta, czy grafika jest klasyczna. Tak, tutaj jest maksymalnie klasyczna, to jest ten sam jakby zboostowany, rozwinięty, nasterydowany silnik co kiedyś. Tradycyjnie kilka stopni trudności mam do dyspozycji, z czego wydaje mi się, że to trochę źle zrobiono. Drugi z czterech jest banalny na początku, ale bywają, tak czy siak, nawet na początku, przeciwnicy, którzy potrafią zrobić nas na jedną celną serię. Więc trochę dziwne, że niektórych przeciwników robimy na strzała, a niektórzy przeciwnicy nas robią na strzała. Trzeci stopień z czterech na początku jest właśnie taki odpowiedni, ale już po czwartym epizodzie robi się taka naprawdę solidna, niezła górka. Powrót takich, powiedziałbym, gierek bazowanych na modelu z lat 90. zdaje się też być naprawdę dzisiaj świetnym krokiem, chociaż nie wszyscy gracze podzielają miłość do takich produkcji, a wydaje mi się, że ci ludzie w większości mają poniżej 18 lat. Ale przykładem ostatnio pokazywany Nightmare Reaper, czy Dusk, czy Amityville, lub nasz, nawet polski, rodzimy tutaj, nadwiślański Project Warlock, ludzie tego chcą, takich gier właśnie jak ta, tego oczekują i te gry z miejsca zdobywają tysiące pozytywnych ocen. Czy to jest moda na powrót do nostalgii, czy może po prostu kiedyś gry były lepsze? To temat dyskusyjny. Dzisiaj chyba większy kładzie się nacisk na to, by gra po prostu zarobiła na siebie. Nieistotne, czy przeminie za miesiąc, czy nie, ma się po prostu zwrócić. Kiedyś robiło się gry po to, by być dostrzeżony na rynku i zapisać się nawet tam na rok, dwa, trzy na rynku jako coś bardzo ciekawego. Dzisiaj chyba powstają pompowane marketingiem głównie megahity, o których tak naprawdę już nikt po roku nie pamięta. Po dwóch latach jeszcze powstaje kolejna część. Oprawa muzyczna. Iron Fury to też dość spora, istotna sprawa. Ktoś może powiedzieć, dlaczego oprawa muzyczna w FPS-ie jeszcze w takim? Tak, w strzelankach klasycznych rodem z lat 90. to dość istotna sprawa, by muzyka była bardzo fajna i bardzo ulepszała cały klimat zabawy. W klasycznych tego typu grach, strzelankach, czasami muzyczka stawała się nawet kultowa, chociaż wiadomo, że była wtedy, jak ja to nazywam, taka troszeczkę delikatnie bitowa, to ma jakąś swoją nazwę, już nie pamiętam tej nazwy teraz na szybko, ten styl muzyki z tego typu gierek, chociażby soundtrack z Duke Nukem 3D i ten pierwszy utwór wbił się złotymi literami w gatunek gier komputerowych i chyba każdy starszy gracz ten pierwszy utwór z Duke Nukem 3D od razu rozpoznaje, o co chodzi. W Iron Fury autorzy umieścili wpadające w ucha, czy w uszy, tak to nazwałem, utwory, które nawiązują do tamtych czasów, lekko z elementami tego stylu, który wtedy był, ale mieszając to odrobinę takiej dzisiejszej muzyki i wydaje mi się, że wyszło im to całkiem nieźle. Zresztą posłuchajcie sobie chwilę sami. Kolejna sprawa. Wiecie, co czyni taki FPS świetnym? Ktoś powie, panie, pewnie grafika, taka stara, klasyczna z lat 90. Ktoś inny powie, panie, na pewno masa sekretów i masa kombinowania, szukania przejść, tego typu rzeczy. Ktoś jeszcze inny powie, panie, to na pewno jest miodne, przyjemne strzelanie. Tak, to prawda, te cechy też, ale jest prócz tych cech jeszcze taka, która sprawia, że te wszystkie wymienione mają sens, bo po co nam tutaj gra, gdzie mamy ładną grafikę z lat 90. na 60 minut zabawy? Co nam po miodnym strzelaniu na, nie wiem, 90 minut zabawy? Co nam po 20 sekretach ukrytych, nie wiem, w 2 godzinach zabawy? Gry tego typu są piękne wtedy, kiedy przechodzimy je, mamy co jakiś czas jakieś ekrany wczytywania, myślimy sobie, pewnie zaraz koniec gry, bo już tyle przeszedłem, tyle było planszy, tyle było loadingów, na pewno zaraz się gra skończy. Po półtorej godziny pojawił mi się napis o ukończeniu pierwszego epizodu i podsumowanie sekretów, przeciwników itd. Tyle czasu zajęło mi przejście pierwszego
z 7 epizodów, szukając delikatnie, ale nie mocno sekretów. Powiem jeszcze raz, 1,5 godziny pierwszego z 7 epizodów. Dodatkowo poza główną kampanią mamy 3 krótkie bonusowe epizody. Sprawa kolejna. W Iron Fury jest masa nawiązań do różnych firm, memów, kultowych filmów, sporo śmieszków. Przykładowo trochę sparodiowane logo Starbucksa, jak wciśniemy klawisz użyj na gniazdku w ścianie, to porazi nas prąd. Albo jak zabijemy przeciwnika na przejściu, to otwierając lub zamykając takie przesuwane w górę, w dół drzwi, jego flaki się będą tak pięknie rozciągać razem z drzwiami. Jak znajdziemy pizzę na stole, może otworzyć pudełko i odnowić sobie zdrowie, wcinając pizzełkę. Podobnie jak korzystając z automatów z napojami. Dzisiejsi gracze też nie wyobrażają sobie na przykład tego, że jak wciśniemy Y od yes albo N od no, kiedy chcemy wyjść z gry. Kiedyś tak było, że się wciskało Y, żeby potwierdzić yes. Gra pyta, czy chcesz wyjść, naciśnij Y albo N, jak ze starych, wczesnych lat 90. I takich nawiązań, takich momentów, sytuacji w tej grze, posterów, grafik, obrazów, wszystkiego w tej grze jest cała masa, które nawiązują takim właśnie klimatem do gier z lat 90. To, co mnie jednak drażniło, czyli przejdźmy do tego, co mi się nie spodobało, to przede wszystkim zablokowanie wysokości patrzenia kamerą, czyli przeciwnik jest pod nami, nie możemy go trafić, nie możemy patrzeć sobie na stopy. Podobnie jak przeciwnicy są na balkonie, na przykład nad nami, nie możemy rzucić im bomby do góry, bo też nie możemy patrzeć kamerą maksymalnie do góry. Innym problemem są niekiedy, powiedziałbym, że dziwne trafienia. No ta gra no niby wzoruje się na, wiecie, takich klasycznych Duke Nukem 3D i tak dalej, no ale jednak dzisiaj mogłoby to zrobić, było być zrobione trochę lepiej. Strzelba. Gość pomiędzy regałami w sklepie, widać mu palec u nogi, dostaje jednym pociskiem z 20 metrów i pada ze strzelby, która ma strasznie duży rozrzut. Sam nie jestem w stanie zrozumieć trochę tego, dlaczego autorzy zamiast pójść troszeczkę w nowszy model zabawy, ale ten sam klimat, zastosowali te same stare rozwiązania. To czasami powoduje takie bardzo dziwne sytuacje, kiedy przeciwnik na przykład jest zacięty na jakimś malutkim obiekcie i ni cholery nie potrafi tego obiektu obejść. No, nie jest w stanie znaleźć odpowiedniej trasy dotarcia do nas. Ja rozumiem, że gra ma być taka jak klasyczne tytuły, ale tę inteligencję można by delikatnie podrasować po to, żeby gra była po prostu trudniejsza. Ta inteligencja przeciwników niestety też jest na poziomie gry z lat 90. i można by powiedzieć, że na tym samym silniku, co wtedy. To nie jest złe, ale gra jest trudna jedynie obrażeniami, jakie przeciwnicy nam zadają, a nie to, jak potrafią na nas wybiec, dostrzec nas i po prostu nas porobić. Więc to mogło być lepsze. Patrząc na oceny negatywnie, a było ich ledwie 30 na 1100 ocen, jeszcze warto wspomnieć, że 5 z tych negatywów napisali, no po prostu idioci, że za wysoka cena to daje negatywa. Nie chce mi się gra odpalić, to na pewno jest wina gry. Daje też negatywa. Zmieniliście w ogóle nazwę gry, to też negatywa. I tak dalej, więc no, część ocen z tych 30 można by wykreślić. 20 z tych dislike'ów na Steamie to jeszcze oceny sprzed wydania, czyli sprzed 1,5 roku i wśród nich są te oceny, więc mówiące, że gra jest za krótka. Tak, wtedy w darmowym demku 1,5 roku temu było to 20-30 minut gry, teraz jest to, wydaje mi się, że około 9 godzin, delikatnie szukając sekretów. Chociaż zgodzę się z paroma negatywami dla Iron Fury, 3 cechy. Po pierwsze, ci sami przeciwnicy cały czas, naprawdę ilość przeciwników w tej grze to jest dramat. Po drugie, bronie, bardzo mało pukawek. Po trzecie, mało alternatywnych strzałów broni. Powiedziałbym, że żenująco mało, ale jest rzecz, która może to poprawić. Autorzy zapowiadają Steam Workshop, wsparcie dla modów, no i edytor mapek. Liczę gorąco na to, że Iron Fury wzbogaci się o krótkie kampanie robione przez graczy i fanów tego stylu gier, dodając od siebie nowych przeciwników oraz nowe bronie. Tak, wsparcie dla modów i dla warsztatu ma tutaj być. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że ilość przeciwników i broni na razie w Iron Fury jest żenująco niska, jak na grę wydaną przez 3D Realms. Gry z tego studia słynęły z całkiem przyzwoitej ilości przeciwników i broni, tutaj jest słabo. Finalnie chyba nie muszę mówić, że bawiłem się mimo tych wad, bardzo dobrze. Ta piękna, najpiękniejsza, klasyczna złożoność poziomów. Coś, czego dzisiejsze FPS nie mają i chyba nigdy już nie będą mieć, może poza Doomem. Kampanie w typowych strzelankach to tunele z scenkami filmowymi,
Albo nawet jeżeli jakieś FPS-y mają otwarty świat, to najczęściej jest on dość nudny. Mowa tutaj oczywiście o tych typowych FPS-ach kasowych, a nie sieciowych, gdzie mamy wcielać się w jakąś rolę, na przykład, no nie wiem, arma. Tutaj ta masa połączonych pomieszczeń, przejść, sekretów, to, że gdzieś jakieś przejście teraz odblokowaliśmy, jest super też zrobione, bo przeciwnicy mają tak jakby skrypty powodujące, że w Iron Fury przeciwnicy ponownie są w miejscach, jakie musimy ponownie odwiedzić, żeby dojść do nowo odkrytego czy odblokowanego przejścia. Liczę na mody. Sama gra jest miodna, jeżeli chodzi o przyjemność z rozwałki i styl wykonania plansz, chociaż rzeczy używalnych, mających wpływ na plansze lub skryptów, gdzie coś wybucha, eksploduje, zmienia się lekko, mogło być trochę więcej. Mam wrażenie, że te gry stare z lat 90. miały takich skrypcików miejsc zniszczalnych, zmienialnych, jakimiś przyciskami, guzikami, coś tam miały więcej. Iron Fury ma troszeczkę mniej, ale też dalej gdzieś tam ma. Tak czy siak, jestem mega zadowolony i obok Dusk oraz Amityville jest to jedna z najlepszych gierek wskrzeszających klasyczne klimaty Quake'a albo Duke Nukem 3D. Ja od siebie oczywiście nie inaczej zostawiam całą kanonadę pozytywów, miniaturka zielona jak trawa na wiosnę, dwa lajkacze na Steamie w recenzjach oraz w systemie kuratora też, trzeci diamencik w koronie FPS-ów wracających do starych czasów. Na koniec klasyczne dzięki wszystkim wspierającym finansowo ten kanał. Wasze awatarki jak zwykle widoczne są na takich scenkach końcowych. Dzisiaj was nie wymienię, bo przybywam z trzema informacjami. Na Discordzie z okazji trzeciej rocznicy założenia serwera zgarnąć można brodatą koszulkę. Druga sprawa, wkrótce pojawi się przegląd free to playów, znowu 50 gier, w tym ponad połowa z tego lub nadchodzącego roku. Po trzecie, możliwe, że wybiorę się wkrótce na wakacje, ale postaram się zawołać jakieś gierki wrzucone wcześniej, byście nie umarli z tęsknoty za indyczkami. No i cóż na koniec. Tyle.